Witajcie moi drodzy. Jest wieczór, chciałem wam kilka słów powiedzieć. Trzymam w ręku gazetę naszą lokalną, natomiast prywatną gazetę Łomianki Info. Dlaczego ją trzymam? Bo na trzeciej stronie tej gazety jest kilka słów od kilku radnych na temat budżetu i na temat tego, jak na ten budżet uchwalony się zapatrują. Jest tam również moja opinia. Podlinkuję wam ją gdzieś, bo jeszcze gazety w wersji elektronicznej nie znalazłem na stronie Łomianki Info. I co w związku z tym? Moja opinia jest negatywna. W gazecie nie omieszkałem wyszczególnić kilku rzeczy, dlaczego nie poparłem tego budżetu i dlaczego uważam, że jest on słaby. Tak naprawdę, a wszystkie środki, które są, większość środków, które są w tym budżecie, są tak naprawdę przejadane i wydawane na cele konsumpcyjne, a nie, jeśli można tak powiedzieć, a nie inwestycyjne. Budżet był zmieniany na wniosek kilku radnych, był odwrócony do góry nogami praktycznie, natomiast dalej to nie jest to, co by mogło służyć miastu i powodować, żeby to miasto stawało się lepsze i przyjaźniejsze. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Bo moja opinia negatywna na temat tego uchwalonego budżetu, jak się okazuje, nie jestem osamotniony w takiej opinii. Są jeszcze radni, również, którzy się wypowiedzieli w tej gazecie, którzy mają także negatywne zdanie, choć może nawet inne argumenty na ten temat niż ja. Świadczy to o tym, że że nie dzieje się dobrze. Ja zachęcam, mój tekst gdzieś wam podlinkuję, zachęcam do przeczytania tego, jakbyście mogli znaleźć to gdzieś, to zachęcam do wzięcia i przeczytania. Cieszę się, że mogę się tymi kilkoma słowami podzielić z wami. Jeżeli macie jakieś pytania na temat budżetu, czy jakichś perspektyw w gminie, zachęcam do ich zadawania. Do zobaczenia.